nie Jokej, że się nie bierze. Nie, ktoś próbował. To nie próbuje. Oceniszy sobie Jokej. Ogólnie wilgotną ścierką czy gąbką, nieważne, przycieracie. Jak widzicie te paski, też możecie sobie przeczyć. Tylko nie prać w pralce. W ogóle czopeki się nie bierze od tego zacznie. Sobie tak przycieracie. Nie niszczyć czopeki. Niektórzy zamiast sobie poczytać, to wpierdalają do pralki albo biorą ręcznie i się zastanawiam, dlaczego mam czekajkę zniszczoną. No właśnie, tym sposobem, że po prostu trzeba wiedzieć, co i jak. Przycieracza. No i jest czysta. I nie mam zmieszanym czekajki, więc tak musi wyglądać po przytarcie, a nie zniszczone wszystko. To jest poradnik dla tych ludzi, którzy jeszcze nie wiedzą, że czopelkę się nie bierze. Bo niż się tu cały ten przód. To jest profilowane komputerowo, czyli na maszynie. To maszyna robi coś takiego. Nie ręcznie, tylko maszyna to robi. Zniszczycie, to macie mieli zamiast czopelki flak. Widzicie? Trzeba mieć pojęcie, a nie, bo wszystko wie. Wszystko wiecie, a gówno wiecie. Kutno na dan, pozdrawiam.